Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym linkiem kliknij w nazwę naszego profilu na YouTube. Po przeniesieniu na główną stronę naszego profilu w prawym górnym rogu znajdziesz linki do giełd i portfela, z których możesz bezpiecznie korzystać. Witam ponownie, z tej strony Daniel Jankowski i dzisiaj moim gościem Sylwester Suszek. Cześć, witam Ciebie, witam słuchaczy. Mieliśmy przyjemność nagrywać pierwszą część wywiadu z Sylwestrem. Zaraz nagramy drugą część wywiadu. Ja tylko przypomnę, że wszystkie pytania, które padają w stronę Sylwestra, są od Was, tak więc komentujcie te nagrania, bo niewykluczone, że będziemy z Sylwestrem nagrywać, co jeszcze w niedalekiej przyszłości. Ale zanim przejdę do pytań, to tylko przypomnę, że z Sylwestrem też widzimy się 29 kwietnia na drugim Kongresie Niezależnych Inwestorów. Link macie poniżej, zapisujcie się. Jest to darmowy kongres, na którym wystąpi Sylwester, Kamil Jarząbek, Kamil Gancarz, Fil Konieczny i Radek Rygielski. Ja będę miał przyjemność potem poprowadzić też panel dyskusji, na którym Sylwester wystąpi. I może przejdę teraz do pytań. Sylwester, jesteś gotowy? Tak, tak, ale od razu jeszcze ja również z mojej strony zapraszam, bo myślę, że będzie to bardzo ciekawa debata. Zwróćcie uwagę, że no, każdy z nas ma bardzo odmienne zdanie i to już niejednokrotnie wyszło, więc myślę, że może być bardzo ciekawa konkluzja tej całej debaty. Więc zapraszam serdecznie. Ja tylko dodam jeszcze taką rzecz, że proponujcie może tutaj też tematy w komentarzach, które warto by było poruszyć. Bo jak ci, którzy byli na pierwszym kongresie, no to zobaczyli, że naprawdę wywiązała się bardzo fajna dyskusja. Ja tylko przypomnę, że najbardziej, jeżeli chodzi o skalę ocen, najwyżej oceniliście właśnie debatę z prelegentami. No ale dobra, Sylwester, rozmawialiśmy o Ethereum, rozmawialiśmy o Bitcoinie i może takie dwie rzeczy w kontekście tych kryptowalut. Jak myślisz, jaka głęboka może być korekta na Bitcoinie po zakończeniu hossy? Przeżyłeś nie jedną hossę, dlatego takie pytanie... Ja myślę, że taka sama jak zawsze, czyli nie przekraczająca 80-85%, więc nie oczekiwałbym tutaj głębszej korekty, ponieważ jeżeli analizujemy każdą dużą korektę na krypto, która szczególnie na Bitcoinie, która występowała od momentu startu, czyli pamiętajmy, że te pierwsze ruchy to było $89, taki rajd do $89, spadek, później 100, 266, spadek, 1000, spadek, no i potem już mamy kolejne, czyli szczególnie chciałem Wam pokazać te pierwsze ruchy, które się działy, to one właśnie oscylowały właśnie na poziomie tych 80-85% tego najniższego progu. Ta samą sytuację, kiedy zobaczycie, to mamy ten próg, krótko mówiąc, $20,000 do zejścia do tam $3,300. No i pytanie teraz, gdzie zakończymy ten rajd, który jest teraz, tak? I tutaj te zakończenie tego rajdu, to będzie ta oznaka. Oczywiście pewnie za każdym razem Państwo zastanawiacie się, kiedy już jest jakaś tam korekta, tylko to są tak zwane mniejsze korekty. To się musi dziać na rynku, moi drodzy, bo chyba nie wyobrażacie sobie, że rynek by mógł rosnąć cały czas. To też nie miałoby zbytnio sensu, nawet pod kątem inwestorów, tak? No bo w pewnym momencie pamiętajcie, że działamy tutaj na zasadzie popytu i podaży, więc no tutaj podziałyby się naprawdę dantejskie sceny, gdyby kurs cały czas szybował do góry, nie korygując się tak naprawdę, nie? Te wystraszenie rynku, one musi występować i one musi po prostu być, bo w przeciwnym razie no na pewno nie było, no można by to było wtedy nazwać, nie wiem jak, ale no takim, ktoś to kiedyś powiedział o takiej bańce tulipana, czy coś takiego, nie wiem, w ten sposób. Tulipanowej. Tak, bańce tulipanowej, to ona właśnie miała takie cele, że ona po prostu trąbiła ostro, ostro do góry, aż w pewnym momencie zjechała i temat się jakby zakończył. Tutaj ta sytuacja nie występuje, już wiele ekonomistów nawet o tym mówi. Te małe korektory gdzieś tam po prostu występują. Małe, ja wiem, że ktoś powie, ale jak małe? Z 63 na 50 tysięcy. No, to jest $13,000, no. No, ale tak naprawdę to jest zdrowy rynek, moi drodzy, to jest zdrowy rynek. To samo dzieje się na akcjach, zawahania kursu, ponieważ wejście, pamiętajmy jednej rzeczy, te wejście ludzi w ten temat jest ogromne, tak? Ja pamiętam, jak jeszcze w 2017 mówiłem o tym, że w krypto jest gdzieś około 100 milionów ludzi. Szacuje się dzisiaj, że dochodzimy mniej więcej do miliarda zainteresowanych, usłyszanych przez osób i szacuje się ponad 100 milionów używanych
walletów, które są już dzisiaj. Więc to jest naprawdę znacząca sytuacja, więc dlatego też ten wzrost tego kursu, no bo mamy większe zainteresowanie, tak? Pamiętajmy, nie ma do druku, nie ma możliwości do druku Bitcoina, więc ten popyt i podaż, on po prostu fajnie tutaj funkcjonuje i to się po prostu będzie tak realizowało. Koniec hossy. Kurczę, ciężko powiedzieć, kiedy on może wystąpić, bo tak naprawdę załamanie rynku, one musi mieć pewien sygnał, tak? To musi być sygnał zagrożenia dla tego rynku. Czy przed Bitcoinem są zagrożenia? Są i to ogromne. I myślę, że nad tym trzeba dłużej podebatować, bo to po prostu się musi stać, tak? No nie będzie to tak, że nie możemy żyć dalej w tym momencie i w tym świecie, w krypto jak żyjemy, to żebyście mieli świadomość, to po prostu jest niemożliwe, tak? Mnóstwo rzeczy się musi uregulować, rządy muszą zacząć to akceptować, gdzieś tam już słyszę, że jakieś rządy będą inwestować, moi drodzy, no nie zainwestują przed uregulowaniem, to jakby też, żebyście mieli świadomość, to tak nie działa, nie? Oczywiście newsów różnego rodzaju jest bardzo dużo, one wychodzą po to, aby właśnie ta gama nowych użytkowników wchodziła, aby napędzać po prostu ten rynek, tak? Pamiętajcie, to nie jest tak, że to jest sterowane przez jakąś określoną liczbę osób, nie, to jest sterowane przez rynek. Rynek duży już, coraz większy rynek, który bardzo często zyskuje i bardzo często traci. Ale tak jak powiedziałem, mnóstwo też jest zagrożeń i bardzo, bardzo dużo pozytywów, które też jest przed nami, bo żebyśmy nie tylko powiedzieli o samych negatywach, ale jest mnóstwo implementacji, rzeczy, które się dzieją, tych czołowych firm światowych, które wchodzą w to. Jakby tutaj nie mówię stricte o samej Tesli, bo przykład Tesli i z całym szacunkiem Elona Muska to jest trochę inny dla mnie temat. Bardzo go lubię i cenię. Super wizjoner, jeżeli chodzi o człowieka. Ale i faktycznie zrobił potężną inwestycję i pewnie dalej inwestuje i jakby to odczuwać, to można widzieć. Mnie bardziej interesują te instytucje, które są dużymi instytucjami finansowymi, funduszami, które tutaj zaczynają robić pierwsze kroki, one robią już je teraz. Dlaczego, ktoś się zapyta, a dlaczego nie robią przy korekcie? Bo przy korekcie nie będą w stanie kupić takiej ilości sztuk, którą kupują teraz, moi drodzy. I to jestem tego przekonany w 100%. To zobaczycie, nawet jak Bitcoin będzie szybko korygował się w dół, te obroty oczywiście będą stosunkowo duże, one będą się zwiększać i one nawet wydaje mi się, że te momenty pierwszych takich mocniejszych tąpnięć, bo uważam, że to tąpnięcie pierwsze, one będzie bardzo gwałtowne i one naprawdę gdzieś tam ruszy tym rynkiem i to będą takie ogromne, ogromne obroty. Pewnie chcielibyście się od razu zapytać, ja o ilu procentach mówię? No wiecie co, ja tak szacuję, że ten strzał, ten pik w dół, który powinien iść, to będzie taka korekta na poziomie 30, a nawet 40%. To będzie bardzo gwałtowny strzał, który będzie widoczny i wcale nie będzie oznaczać, że jest skończeniem totalnie hossy, a wręcz przeciwnie, to wywołanie tego, to też może mieć trochę skutek odwrotny, ale to się po prostu będzie działo. Znaczy rynek hossy na pewno się skończy. Pytanie kiedy? I na to pytanie nie umiem odpowiedzieć ani tobie, ani państwu. Powiedziałeś o takiej rzeczy, którą też chciałem poruszyć, ale w następnym pytaniu, ale może ją poruszę po prostu szybciej. Mówiłeś o instytucjach. Moim zdaniem ta hossa jest zupełnie inną hossą, chociażby w związku z tym, że bardzo duże wolumeny były kupowane przez instytucje finansowe i teraz nawet kolejna hossa w moim odczuciu będzie jeszcze trudniejsza, z tego względu, że no, instytucje powchodzą mocniej, tak jak powiedziałeś, być może nawet rządy, tak, jeżeli to się ureguluje już bardzo mocno. Teraz nawet widzę w takich prostych rzeczach, gdzie ciężko zapisać się, powstają white listy, nie white listy, zapisy na projekty i tak dalej i obawiam się, żeby nie doszło do takiego momentu, bo już to widać powoli, że wszystkie te white listy to będą, wiesz, okant, nie wiadomo, nieważne czego rozbić, bo i tak tam będą wchodziły instytucje, które dopiero dadzą takiemu planktonowi, jak gdzieś tam mali inwestorzy jak my, do tego, żeby wejść, jak już coś urośnie 50 czy 100 razy, no i wtedy będą realizować zyski. Jak uważasz, jak wygląda przyszłość w ogóle, jeżeli chodzi o tego typu zagranie ze strony instytucji? Znaczy, po pierwsze tak, uważam, że jeżeli, bo musimy odróżnić jedną rzecz, inwestycje przez fundusze i inwestycje przez banki, które zarządzają jakby kwestiami i instrumentami finansowymi, czyli mają odłamy typu forex, typu akcje i tak dalej. Tutaj ten segment wchodzi i tutaj jakby się zaczyna w ogóle całkiem inna tematyka, bo pogłębiają super rynek, po prostu zwiększają liczbę wolumenu. Tutaj już między sobą uderzają, czyli to jest tak jakby, mówiąc wprost, tak jak w 2017 roku
bardzo dużo Kowalskich ze sobą grało i robiło duże wolumeny, tak tutaj po prostu w pewnym momencie te banki, te ich odłamy, które zajmują się typowo tradingiem, one po prostu zaczną też bardzo mocno stymulować po prostu rynek, co znaczy, że ci mniejsi inwestorzy no nie będą tak znaczącymi. Ale jeśli, i teraz zwróć uwagę, że dla nich spadek Bitcoina, on będzie mało znaczący. Dlaczego? Bo to są traderzy. Oni, kiedy ja na przykład patrzę u nas na traderów, to żebyście też mieli świadomość, ci ludzie zarabiają tak naprawdę na każdej transakcji, więc oni nie są holderami, bo oni non-stop kupują, sprzedają i oni idą tylko za trendem oczywiście, tak? Ale de facto kapitał, którym uderzają, on jest cały czas ten sam, tylko generują po prostu dodatkowy zysk. Więc musicie to wziąć pod uwagę, że oni, kiedy zaczynali przy 10 tysiącach dolarów, no to oni cały czas kupili, sprzedali, idą z rynkiem do góry, no więc automatycznie kapitał cały czas zostaje i generują dodatkowy po prostu zysk. I tutaj będzie bardzo podobna sytuacja, kiedy te instytucje między sobą po prostu będą uderzać i one po prostu będą kręcić bardzo duży wolumen. I teraz tutaj zatrzymajmy się na dosłownie chwilę i wróćmy do funduszy. A fundusze są całkiem odrębną sytuacją, bo to są fundusze, które inwestują długoterminowo. To znaczy, tutaj nie podchodziłbym do tematyki, że one są w stanie wywołać bądź robić jakieś zrzuty dużej sprzedaży. Jeżeli oni już dzisiaj weszli po 100, po 200, to nie są też duże kwoty, moi drodzy. To też nie przesadzajmy. To są fundusze, które zarządzają naprawdę miliardowymi aktywami. Więc wchodząc po 100, po 200 milionów, to nie jest jakiś duży dla nich zapas i te ryzyko gdzieś tam sobie wgrywają, ale oni biorą tą inwestycję długoterminowo, to znaczy 5-10-letnią. To jest dla nich okres, w którym oni będą się zastanawiać, co robić z tymi kryptowalutami. To nie jest moment, w którym oni teraz, nawet jeśli dzisiaj, to mogę powiedzieć wprost, a nawet podejrzewam pewnego rodzaju strategię, że nawet jeśli dzisiaj już niektóre instytucje i tak zrobiły 100% zysku, bo mają już 100% zysku, to nie dokonują i nie dokonają tej sprzedaży, nawet jeśli ten zysk ze 100% zejdzie na dużo, dużo niżej. Jeśli chodzi o instytucje, tu odmieniam trochę, bo pewnie w innym z moich wywiadów trochę sądziłem inaczej, ale widzicie, czas i też rozmowa z wieloma osobami, którymi toczę też rozmowy, pokazuje całkiem inne rozwiązania takich instytucji. Ja jakby z takimi instytucjami nie miałem wcześniej do czynienia, teraz mam coraz więcej i widzę ich podejście. Tak naprawdę ja spodziewałem się, że to właśnie będzie wyglądać tak, że dla nich już 100% zysk jest no czymś takim, gdzie ja z punktu widzenia, będąc prezesem takiego funduszu, mam się czym pochwalić. Mówiąc, ze 100 zrobiłem 200, ale okazuje się, że wcale ta inwestycja w kryptowaluty nie jest tak znacząca dla takiego funduszu, jak cały portfel pieniędzy, który oni posiadają. Więc to nie jest tak olbrzymi sukces, o którym po prostu można by było powiedzieć, że zarząd czy rada nadzorcza zrobiła wielki sukces, tak? Ponieważ te fundusze zarządzają potężnymi pieniędzmi i mają potężne inwestycje na terenie całego świata. Mówimy tutaj o wielkich wieżowcach, mówimy tu o mnóstwo różnych instrumentach, które dodatkowo jeszcze inwestują. I te pieniądze cały czas spływają, one cały czas pracują. Więc to jest kolejny tylko element kolejnej pracy, tak? Ale to, jak widać, fundusze mają określony swój czas, to znaczy właśnie taki 5- albo 10-letni, od momentu wejścia w dane aktywo. I to jest moment rozliczeniowy takiego funduszu. Są oczywiście takie bardziej high riskowe, czyli z większym ryzykiem fundusze, no i one tutaj faktycznie mogą podejmować takie decyzje, ale to są fundusze, które zarządzają dużo, dużo mniejszym kapitałem. No dlaczego? Bo już samo to, że oni podejmują wyższe ryzyko, to znaczy, że ich inwestorzy również nie deponują w tym funduszu bardzo dużego kapitału. Deponują też jakiś high riskowy ten kapitał. To znaczy, jeśli ktoś jest w posiadaniu, na przykład, nie wiem, jakaś rodzina królewska jest w posiadaniu, hipotetycznie teraz strzelam, 100 milionów euro, co dla rodziny królewskiej byłoby to bardzo małe, to na taki high riskowy temat wychodzi tylko i wyłącznie 5 milionów. I to jest na zasadzie takim zyskamy albo stracimy, nie? Czyli to jest takie podejście, a te 95 jest bardzo dobrze inwestowane z pewniejszym zyskiem, z mniejszą procentowością, ale z pewnym zyskiem, który po prostu jest cały czas generowany. I tutaj faktycznie, no, myślę, że świat krypto też dopiero się z tym styka, no bo dopiero to zaczyna zauważać. Więc
tutaj te elementy zaczynają być dość różne, czyli mamy te fundusze takie, które są bardzo stabilne, ale one bardzo mało inwestują. Wbrew pozorom rozumiem dla nas, dla ludzi usłyszeć, że firma inwestuje 100 milionów dolarów, to jest bardzo dużo, to jest 0,5 miliarda złotych, tylko dla tej firmy te 0,5 miliarda złotych to jest bardzo mało, moi drodzy. Mamy później fundusze, które są trochę bardziej ryzykowne, ale one nie zainwestują 100 milionów, bo nie posiadają takiego kapitału. Więc one będą inwestować 10, 15 milionów i one będą tutaj troszeczkę mogły faktycznie gdzieś tam burzyć tym rynkiem. Pytanie, jaki to jest oczywiście fundusz? Weźcie pod uwagę, że nie opieram tutaj się na kwotach autentycznych, tak? Żebyśmy się też zrozumieli. To są kwoty, które są gdzieś tam troszeczkę przynajmniej. Chodzi mi o to, żebyście zrozumieli pułapy po prostu tych firm. I ten trzeci segment, o którym mówię, to tutaj już są już firmy, które zaczynają zajmować się typowo tak jak rynkiem Forexu, czyli w tym momencie stymulacją rynku i zarabianiem po prostu na samym tradingu i na samym wolumenie. Zanim przejdę do kolejnych pytań, to taka jedna rzecz, która mi przyszła do głowy też, bo to jest bardzo ważny element, który zauważyłem, że ostatnio jest bardzo często pomijany przez ludzi. Chodzi mi o pewnego rodzaju mindset i też takie przygotowanie emocjonalne do inwestycji, ale jakbyś ty mógł się podzielić też, wiesz, takim swoim spostrzeżeniem i jakąś taką swoją motywacją, bo ja zauważyłem, że bardzo często ludzie podchodzą do inwestycji na takiej zasadzie, że dobra, no to nie wiem, wrzucam 10 tysięcy złotych, to chcę mieć 100, albo nie wiem, no już daj Boże ten 1 000 000 złotych, żebym miał i wiesz, no jakby to miało cokolwiek zmienić w ich głowie. I rozmawialiśmy przed wywiadem, też mówiłeś, że znaczy zauważyłem też, że masz bardzo dużo rzeczy na głowie, cały czas gdzieś tam pracujesz, w przerwie między wywiadami też odpisywałeś, ja też tam pewne rzeczy robiłem. I zastanawiam się jedna prosta rzecz, jakbyś mógł wytłumaczyć też widzom, po co ty w ogóle jeszcze cokolwiek robisz, jaką ty masz motywację, bo wiesz, no umówmy się, działasz na wielu frontach, tak, no giełda kryptowalut to jest jeden z jakichś tam kilku elementów, ale wiesz, wróciłeś, no i widać, że z nową energią, z nowym powerem, nowe pomysły, nowe wdrożenie na giełdzie, wiesz, trochę tak w dwóch trzech zdaniach o motywacji, żeby tak też można kierować niektóre osoby, zainspirować. Czy wiecie co, ja powiem wprost, wiele, jakby ten mój powrót był spowodowany też takimi przemyśleniami, że odpowiedziałem sobie na ważne pytanie, co chcę w życiu robić i zacznę to po prostu robić. I tą moją kwestią były właśnie kryptowaluty, w których czuję się jakby najlepiej i najwygodniej. Inne inwestycje, które poczyniłem, wcale nie są, żebyśmy mieli świadomość, moim konikiem, a co najlepsze, nie są jakimś zyskiem. Wręcz przeciwnie, wiele projektów, w które zainwestowałem, które byłem przekonany, że nie wiem, poradzę sobie, bo to były nowe tematy, nie wiem, byłem przekonany, że nie wiem, deweloperka to będzie coś super i ja sobie z tym poradzę, to wcale sobie z tym nie poradziłem. To są całkiem inne wyzwania, wiele wyzwań, to jest nowa branża i powiem szczerze, że przyszła w pewnym momencie mi taka refleksja, że bez sensu, po co ja szukam czegoś innego, jeśli tak naprawdę potrafię robić to, potrafię być w finansach, mam wiedzę w finansach, jak i też w finansach fiducjalnych, czyli normalnych, zwykłych walut, jak i też w tematyce kryptowalut. Plus do tego przecież stworzyłem giełdę, zrzeszam mnóstwo użytkowników, bo już ponad 1,5 miliona. I tak naprawdę siadłem sobie i mówię, co ja po prostu tutaj robię, po co tak ja się tutaj chciałem gdzieś skręcić. Wiadomo, może chciałem bardziej wygody, chociaż też nie do końca wygody, bo wiedziałem, że tam znowu też będzie pogrom pracy. I dzisiaj jakby uważam, że bardzo dobrze podjąłem decyzję o powrocie. No i jak widać, ten mój powrót jest bardzo zauważalny też i przez społeczność, bo BitBay no 2 lata trochę tak sobie gdzieś tam dryfował na szerokich wodach, a ja po prostu wprowadziłem do niego znowu tą rzecz, która po prostu była od samego początku, od 2014 roku, jak otwierałem ją. I myślę, że tego brakowało. Brakowało tego dyrygenta po prostu, tak? Tego odpowiedniego dyrygenta, który zna całkowicie ten temat. Nie żałuję, bo tak jak powiedziałem, te 2 lata, oprócz jakichś tam swoich innych inwestycji, lepszych bądź gorszych, o tym nie będę rozmawiał, też poznałem mnóstwo ludzi lepszych i gorszych, nowych kontaktów, które też dzisiaj, te kontakty procentują właśnie na to, co się dzisiaj dzieje. Pamiętajcie, że kupiliśmy też bank w Szwajcarii. Zobaczcie, no to są to jest właśnie pokłos też tej mojej nieobecności, ale to nie jest tak, że leżałem sobie na leżaku i patrzyłem i opalałem się i myślałem sobie i popijałem sobie ciepłe albo zimne koktajle. To nie o to chodziło.
zawsze gdzieś ten BitBay był przy mnie i tworzyłem po prostu jakby nowe drogi. Więc te dwa lata poświęciłem na właśnie nowe drogi i dzisiaj mogę je zacząć coraz mocniej wykorzystywać. Nowe kontakty, czy też w Kanadzie, czy też w Szwajcarii, w Austrii, w Hiszpanii. To są drogi, które bardzo mocno gdzieś tam, jeżeli ktoś obserwował mnie, to widział, że te moje drogi tam gdzieś one były. I one zawsze, oprócz różnych rzeczy, które robiłem prywatnie jeszcze, to zawsze i tak toczyły się przy kryptowalutach, no bo jakby nie było, z osobami, z którymi się spotykałem, ciężko było, zawsze ta osoba by się pytała, czym się zajmuję, bądź co robię, a bardzo szybko później mogła to skorygować w internecie, no więc szybko po prostu tworzyły się nowe kontakty, nowe możliwości, nowe zapytania, więc przy tym po prostu tworzyły się całkowicie nowe rzeczy. No i cóż, ja jakby mam swój cel, który chcę osiągnąć, no mam nadzieję, że go po prostu osiągnę. No, ja tutaj nie mówię jakby o kwestiach samych finansowych. Po prostu chciałbym, żeby stało się tak, jak się stało u innych wielkich, znanych, bardzo dużych ludziach, którzy są zdani. Myślę, że już aż tak daleko nie dojdę, czyli aż tak na Marsa nie polecę jak Elon Musk, ale ja myślę tak, że w tej setce, ja zawsze mama mi powtarzała jedną rzecz. Bądź na końcu w najlepszych. I właściwie tak właśnie w tą stronę idę, że jeżeli mogę zakwalifikować setkę top 100 osób, takich wizjonerów, takich jak ja, to niech będę na tej 99. pozycji i to właśnie będzie mój sukces, tak? I ten sukces chcę po prostu odnieść. Chcę jeszcze bardziej to rozwinąć, jest czas na to, odpowiedni czas na to, żeby to jeszcze bardziej rozwinąć. Potem będzie czas taki do jeszcze kolejnych przemyśleń, jak to jeszcze poukładać, jak przygotować się do tej kolejnej najmocniejszej, chciałbym powiedzieć, kolejnej mocnej, naprawdę mocnej hossy, która na pewno się wydarzy. I wcale nie mówię, że ona musi być, żebyśmy się zrozumieli, za 4 lata, bo pamiętajcie, że to się może obrócić tak, że na przykład Bessa może potrwać dużo dłużej, tak, bo będzie bardzo dużo negatywnych rzeczy, albo na przykład dojdzie do sytuacji pełnej regulacji, kiedy wszystkie giełdy będą musiały się dostosować, a nie dostosujemy się wszyscy do tego, co świat, co rządy powiedzą w przeciągu 3 lat. I wcale wtedy nie musi się okazać, że po raz kolejny historia się powtórzy, że po kolejnym halvingu będzie znowu kolejny wzrost. Wcale tak to nie musi być. Ja bym tego tak nie patrzył. Ale ja patrzę z perspektywą dekady, moi drodzy. Skończyła się pierwsza dekada Bitcoina. Skończyła się na tyle dobrze, że jest to jeden z najmocniejszych instrumentów finansowych, na których można było zarobić w ostatniej dekadzie, czyli w ostatnich 10 latach. I to jest zatwierdzone, tego historia już nie zmieni i to jest bardzo dobrze widoczne. I teraz jest kolejna dekada, ja patrzę na to 10 lat. Słuchajcie, ja w tym jestem już tyle lat. I nieraz się zastanawiam i mówię, kurde, faktycznie, przecież jestem już 10 lat minęło. Jak ja pierwszy raz, tak naprawdę 11, jak ja pierwszy raz na oczy zobaczyłem pierwszego Bitcoina, jak zainstalowałem pierwszego Bitcoin Core'a, jak zacząłem kopać po prostu na zwykłych kartach graficznych i podłączałem pierwszego CG Minera i minęło już 10 lat. I zobaczcie, co się stało. Czas cały czas nam biegnie, moi drodzy, nie? I to jest tak, jak powiedziałem, trzeba podejść do tego albo jak do pracy, czyli albo ktoś chce być traderem i gramy i zarabiamy na tym bardzo dużo, przykład Fila Koniecznego, wielu innych, którzy po prostu grają i to jest ich praca, to jest ich komponent pracy, albo podejść do tego inwestycyjnie, czyli właśnie iść z długofalowością. A wracając jakby do samego mnie, no tak jak powiedziałem, ja nie wiem, czy się dzisiaj potrafię odnaleźć jeszcze w innym temacie i nie wiem, czy potrzebuję się odnaleźć już w innym temacie. Po prostu jest to coś, co lubię. Wiadomo, niejednokrotnie męczy. Jest mnóstwo wyzwań, które jest przede mną. Wyzwanie z rządami, z regulatorami, wiele nerwów, które się wokół tego toczy. Ale ja myślę, że to też mnie nakręca. Też pamiętajcie, no, jeszcze trochę lat mam przed sobą, bo stosunkowo jestem młody. Kto wie, ile mam lat, to wie, ale no jeszcze trochę tego życia przed sobą mam, więc z drugiej strony, co ja miałbym innego robić, nie? No bo co tu robić? To myślę, że wtedy bym szybciej mógł zejść na zawał albo, nie wiem, może dostałbym do głowy, więc jakiś ten obowiązek musi występować. No a co innego mam robić? No otworzyć kolejną firmę. Trochę powiem Wam szczerze, że zobaczyłem to właśnie w te 2 lata, że to wcale tak nie jest, że ludzie też wokół mnie byli bardzo pazerni, trafiło się wiele oszustów i to wszystko jakby też powoduje, że jednak wolę w tym temacie być, ja go naprawdę dobrze znam, znam Was jako społeczność, Wy znacie mnie i w tą stronę wspólnie po prostu możemy iść i piąć dalej się i tego BitBaya bardzo fajnie rozwijać.
I on się naprawdę fajnie rozwija, bo i nowe krypto, i nowe licencje, i cały czas jakieś nowości, rozwój aplikacji. Za niedługo będziemy zmieniać całkowicie fronty. No mnóstwo rzeczy, które po prostu jest poplanowane. Jest plan ułożony. Ja ułożyłem plan tak naprawdę na najbliższe 5 lat, więc to są moje rzeczy. Kupno tego banku, produkty, które zaraz będziemy Wam oferować, jeśli zrozumiecie, zdajecie sobie sprawę, kiedy jesteśmy właścicielem już banku. Mamy licencję bankową Fiata i licencję bankową krypto szwajcarskiego regulatora FIMY. Daje nam to mnóstwo możliwości, bo tu jest giełda, tu jest bank. Czy da się to połączyć? Jasne, da się wiele produktów będziemy mogli ze sobą zgrywać, bo to wszystko będzie w jednym organizmie. To już dzisiaj choćby nawet zabezpieczenia, które mamy, jeśli chodzi o same security krypto, dobrze zobaczyć, to już podnosi nasz wielki poziom, tak? Ponieważ w banku zabezpieczone kryptowaluty są w taki sposób i są kontrolowane przez FIMę, czyli przez regulatora, są audytowane non-stop, zabezpieczenia, wszystkie rzeczy, więc to już jest kolejny poziom jakby dodatkowych zabezpieczeń, które się po prostu wprowadza, a przecież te zabezpieczenia są Wam potrzebne, bo to Wy tak naprawdę gracie, to wytrzymacie te środki, a my po prostu musimy nad tym pracować, żeby jak najbardziej zapewniać Wam pełną i stuprocentową obsługę. Poruszyłeś bardzo wiele ciekawych kwestii w kontekście właśnie takiego podejścia i myślę, że to jest jedno z takich lepszych chyba podejść, że jak już jest w czymś i czujesz, że masz dobrą pozycję i jesteś w tym dobry, no to nie skakanie po różnych innych tematach, nie rozpraszanie się, no bo to wiadomo, że trzeba poznać specyfikę, branżę, dynamikę rynku, mieć kontakty też różne, żeby było łatwiej działać. Poza tym doświadczenie, jak nie swoje, no to jakiegoś zespołu ludzi, a to też bardzo różnie bywa w rzeczywistości, bo tak jak mówisz, no Ty to przeżyłeś na własnej skórze, ale myślę, że my to przeżywamy na mniejszych, nie to odczuwamy, jak ludzie pojawiają się w momencie, kiedy chcą dla siebie coś ugrać. Więc no, widać tą zmianę, że faktycznie dużo zaczęło się dziać od momentu, kiedy wróciłeś. Ja takiego właśnie Ciebie poznałem w tym 2016 roku, że wtedy siedzieliśmy w tej salce naprzeciwko tego uniwersytetu chyba, Akademii Muzycznej i Ty tam właśnie opowiadałeś o tych różnych rzeczach. No i większość z nich faktycznie stała się faktem, więc tylko i wyłącznie trzymać kciuki. Ja mam pytanie od Damiana. Damian pyta o następującą kwestię. Mówi Pan o przygotowaniach na kolejną hostę, na kolejne 5-10 lat, czy jednak nie ma Pan obaw, że ten świat cyfrowych aktywów, a przede wszystkim Bitcoin, jest zbyt piękny, aby obecni regulatorzy i świat pozwolili im dalej się rozwijać? Pojawiają się przecież informacje z niektórych państw o banowaniu krypto. Znamy krytyczne słowa i nastawienie części wielkich ze świata fiat. Innymi słowy, czy ta kolejna hossa, kolejne 5-10 lat rozwoju tego świata w ogóle będą mieć miejsce i nie zostanie to zgaszone, zwłaszcza w kontekście CBDC, cyfrowego euro, dolara, ten Bitcoin i świat krypto niekoniecznie niektórym może pasować. Znaczy, ja powiem tak, zgaszenie samego Bitcoina jest czymś nierealnym, bo trzeba by było zgasić dzisiaj internet, a jest to tak ze sobą połączony organizm, że jest to niemożliwe. Ja myślę, że przed nami i w ogóle ta hossa na pewno wywołała wielkie uderzenie w regulatorów, to na pewno, wielkie uderzenie rządowe tego, że ludzie potrafią, mogą i chcą inwestować w takie aktywa, tak? Czy raczej uważałbym to w delegalizację? Wątpię, w szczególności, że fundamenty i na pewno, moi drodzy, takie rządy czy regulatorzy, oni mają bardzo dobrych informatorów, mają bardzo dobrą wiedzę, mogłoby przynieść gorsze skutki niż pozytyw. Wręcz inaczej uważam. Uważam, że tak jak powiedziałem, że te kolejne hossy albo będziemy musieli na nią trochę dłużej poczekać po beście, bardzo możliwe, że tak ona może wyglądać, bo jeśli hossa miałaby się skończyć, to ona mogłaby się skończyć właśnie przez to, że rynek zacznie się potężnie regulować, tak? I nie, na pewno, żebyśmy mieli pełną świadomość, gdyby to się jeszcze jakkolwiek zadziało teraz, bądź zadziało się to zaraz po trochę ogłoszeniu, że pandemia, użyję tego słowa, jest już w odwrocie, to mówiąc wprost, no na pewno przed każdym narodem dzisiaj jest wiele ważniejszych wyzwań i nie szedłbym dzisiaj w tą stronę, że
ta regulacja byłaby czymś takim ekspresowym, natychmiastowym, co mogłoby wydłużyć kolejną hossę, tak? Czyli tutaj zahamować hossę i odwrócić trend na spadkowy i wydłużyć tutaj kolejną hossę, bo ten czas regulacji będzie bardzo intensywny. Wiemy o tym, że są już prowadzone debaty przecież w Stanach Zjednoczonych i to bardzo obficie. Wiemy o tym, co dzieje się w Brukseli, więc wiemy, na pewno tutaj osoba, która napisała, mówi też bardzo mocno o Indiach. To jest bardzo duże, Bitcoin w ogóle w Indiach to jest bardzo duże zagrożenie, to jest bardzo duży problem, tak? Bo tutaj jest kwestia przesyłu środków, nad którymi rząd indyjski nie ma kontroli, a pamiętajmy, że to jest naród miliardowy, w którym, którym naprawdę obracane są potężne pieniądze, a wypłacalność poza teren Indii graniczy trochę z cudem. Rząd indyjski podchodzi do tego bardzo, bardzo prosto. Możesz zarabiać, zarabiaj bardzo dużo, ale te pieniądze muszą zostać u nas. A tutaj Bitcoin trochę daje tą możliwość wychodzenia z tymi pieniędzmi. Więc dlatego te Indie są takim jak zwykle pierwszym takim strzałem, które próbują coś znowu z tym zrobić. Tylko CBDC, które już powstaje, to są cyfrowy yuan, cyfrowe euro. To będzie potrzebowało bardzo, bardzo dużo czasu. Wątpię w delegalizację całkowicie Bitcoina, bo tak jak powiedziałem, zejście Bitcoina w podziemie przyniosłoby od groma skutków negatywnych. Mamy wymianę przecież peer-to-peer, mamy wymianę kantorowe. To wszystko zaczęło już działać. Nie brałbym aspektu tego i nie szedłbym pod to, bo fundusze zainwestowały. Żebyście mieli świadomość, rządów nie interesują takie tematy. Tak? Więc gdyby doszło do sytuacji takiego uderzenia, o którym mówi tutaj kolega, to argument, że jakiekolwiek instytucje zainwestowały, to rząd odwróciłby, byliście nienormalni, że w to zainwestowaliście. Nie, to jest wasz problem. Teraz się tłumaczcie przed inwestorami. Tak? To wam gwarantuję. To nie jest absolutnie żaden argument do delegalizacji. Nie? To żebyśmy mieli świadomość, bo wiele osób mówi, nie, już teraz Bitcoin nie spadnie, bo przecież weszły fundusze. Absolutnie tutaj ten argument proszę wyrzucić. Ale przyszłość i technologia naprawdę już pokazała wiele, 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 wiele możliwości i wątpię w zejście. Ja jedyne, czego się obawiam, to takiego dużego uderzenia w świat krypto krótkoterminowego, to znaczy uderzenia właśnie na przyblokowanie pewnych rzeczy albo zmuszenie, albo inaczej, powiedzenie, kto może inwestować, to też jest jeszcze ciekawe, bo taki scenariusz również zakładam, że znowu wyspecjalizowani tylko będą mogli inwestować, a dopiero później inne osoby. Pamiętajcie, ze złotem była bardzo podobna sytuacja. To się już kiedyś zdarzyło, więc to się może wydarzyć jeszcze raz. Dlaczegożby nie? Ale w taką delegalizację i w to, czy inwestycja jest to na kolejną dekadę, czy na kolejne 10 lat, jestem bardzo przekonany. Tak? Uważam, że Bitcoin naprawdę ma swój duży potencjał. Nie jest instrumentem, żebyśmy mieli świadomość. To nie jest instrument płatniczy, absolutnie nie. Bo wszyscy zdajecie sobie sprawę, ci, którzy mają jakiekolwiek pojęcie o Bitcoinie i o technologii i o sieci bitcoinowej, no to zdajecie sobie sprawę, że no, nikomu by się nie chciało stać 10 minut przy sklepie, przy kasie w sklepie i czekać, aż będzie potwierdzenie. I też nie ma pewności, że to potwierdzenie przyjdzie, moi drodzy. No tak. To też ważne. Znowu taki niuansek, dlaczego, nie? Więc ja specjalnie wrzucam wiele, bo wiem, że wielu jest młodych słuchaczy, ja dlatego wrzucam, bo niektórzy tylko mają takie poglądowe podejścia, moi drodzy, czasami na potwierdzenie nawet możecie poczekać 5 dni. Więc i to się może stać po prostu, tak? I tyle. I to jest ciekawe. I warto na pewno do uwagi. Więc nie obawiałbym się o to, że Bitcoin całkowicie zostanie zdelegalizowany i całkowicie umrze, jak to się już mówi od iluś tam lat. Jak na razie nie umarł i myślę, że jeszcze wiele, wiele dekad będzie przed tym. Pamiętajmy, ostatnie wydobycie Bitcoina to 2138 rok i to myślę, że będzie najbardziej ciekawy moment, bo tak naprawdę to będzie ten moment, w którym sieć już powinna być bardzo mocna, bardzo dobrze działająca, już zarabiająca tylko i wyłącznie na samych prowizjach od transakcji i to już wtedy tak już powinno być, cena już od dłuższego czasu powinna już być w miarę stabilna tak naprawdę, to już powinno być już takie bardzo, bardzo stabilne cenowo. Nie spekulacje. Sylwester, a powiedz mi,
Co myślisz, bo to jest kolejne pytanie od naszego widza, o tych plotkach, że górnicy chcą zrobić atak 51% na Ethereum? A nie, no wiecie, jakby, no to jest właśnie, widzicie, no, ktoś mnie udusi za to, co teraz powiem. No to jest właśnie ta cała sytuacja braku regulacji, nie? Znaczy braku kontroli. O, może w ten sposób, nie? Oddaliśmy, to jest instrument oddany dla świata i świat tym instrumentem rządzi, no. I ja nie widzę korzyści w ogóle, naprawdę nie widzę korzyści. Ja rozumiem, że górnicy mniej w tym momencie będą otrzymywać za opłaty, ale zwiększy się częstotliwość tych transakcji, czyli będzie ona po prostu większa, więc jakby to bardziej uważam, że znowu jest wywołanie z jakiegoś powodu szumu. Nie znam takich szczegółów, bo powiem Wam szczerze, jakby nie analizuję nigdy tego od tych stron, bo nie mam na to nawet czasu, bo to trzeba się w to bardzo mocno wgłębić, ale uważam, że to jest po prostu robienie trochę szumu wokół tego, trochę pokazanie siły, tylko nie wiem też poniekąd po co i czy to w ogóle miałoby dzisiaj sens. Zaważyłoby znowu bardzo mocno na rynku, tak? To bardzo mocno i uważam, że to jest taki trochę taki fake news, który gdzieś tam jest, widzicie, no, podkręcany cały czas, później jest gdzieś mówione, że a to jednak nie, a może jednak tak. Taki troszeczkę bardziej uważam to za fake news niż za realną sytuację, która może się stać po prostu na sieci. No dobra, to lecimy dalej w takim razie. Sebek R pyta, czy Bitbay zamierza wejść na GPW? Moi drodzy, my nie jesteśmy po pierwsze polską spółką, nie jesteśmy spółką polską akcyjną. Nie, moi drodzy, nie, no na pewno nie. Nie. Jeżeli mielibyśmy wchodzić i robić jakiekolwiek IPO, to na pewno robilibyśmy to na całkiem innym rynku, na dwóch kontynentach, albo na kontynencie europejskim, albo na kontynencie amerykańskim. Więc tylko i wyłącznie, jeżeli byśmy mieli robić IPO, to tylko tutaj. Nie urażając naszego GPW, ale myślę, że Polska i dzisiaj sytuacja i podejście fintechowe, które jest bardzo słabe, i nad tym trochę ubolewam, bo szkoda, że po prostu ten fintech nie jest rozwijany w Polsce i on nie chce iść do przodu, bo Bitbay stracił też wiele pieniędzy i wiele czasu na sytuację, która się stała w Polsce i jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo my byśmy byli na pewno w innym miejscu. Z punktu waszego jako klientów i pewnie ludzi, wy tego tak mocno nie zauważyliście, że to mogło spowolnić Bitbaya, ale to bardzo spowolniło, moi drodzy. To było mnóstwo plan, który ja miałem przed całą sytuacją z KNF-em, to był bardzo dobrze zaplanowany plan z mniej więcej nie mylącą się sytuacją Hossy. I ten plan został bardzo mocno rozszarpany, ponieważ trzeba było natychmiast szukać jakichś alternatyw, wydawać mnóstwo pieniędzy na prawników, na przejścia Malty, Estonię, wyszukiwanie, próby, tłumaczenie, tworzenie jeszcze raz otoczki wokół tego, tłumaczenie tak naprawdę tego wszystkiego, to wszystko zajmowało czas, dostosowywanie, bo regulator najpierw mówi, żeby jednak chciał to tak, dostosuj system, potem jednak regulator mówi, a to my tak tego nie chcemy. System został wykodowany, pieniądze już zostały wydane. Jest mnóstwo kodów w Bitbayu, żebyście mieli świadomość, z tego nikt sobie nie zdaje sprawy, ale jest mnóstwo kodu, który jest po prostu w śmietniku, a ten kod był wyprodukowany nie ze względu na moje widzimisię, czyli tak jak ja tworzę produkty, które dzisiaj z nich korzystacie, tylko to już był kod, który był produkowany po to, aby spełnić jakąś kwestię na przykład regulatora, bo on uważał, że to powinno wyglądać w ten sposób, po czym po dwóch miesiącach na przykład zmienił zdanie i stwierdził, że jednak proces na przykład KYC może wyglądać w ten sposób, a jednak tak, a jednak przesył dokumentów by chcieli w ten sposób. I na przykład sam przykład przez Was, ktoś usłyszy, ale co to za problem zrobić przesył dokumentów? No nie jest problem, moi drodzy. To są bazy, to są zabezpieczenia, to jest mnóstwo kodu, który trzeba było wyprodukować. Mogę Wam powiedzieć, to są miliony wierszy kodu, które po prostu są w świetniku i miliony pieniędzy, które zostały wydane przez tą całą akcję. I nie mam złego podejścia jakby do tego, co się stało, bo nie wiem, może nic nie dzieje się bez przyczyny. Może tak to po prostu miało wyglądać, żebyśmy mogli zaistnieć gdzieś indziej, na innych miejscach świata, ale faktycznie spowolniło, nie? Więc jeżeli chodzi o GPW, to myślę, że nawet
Nikt w Polsce nie pozwoliłby na to, żeby Bitplay wszedł na dwie PW. Tak biorąc całą jeszcze tą historię, która jest, to myślę, że byłaby to jedna wielka, nie wiem jakby to nazwać, ale nie. Jeżeli ktoś to Europa i Ameryka. Ja tak przekornie tylko pozwoliłem sobie zadać takie pytanie, bo wiem, że ty też masz takie spojrzenie zupełnie inne. Ty patrzysz bardziej globalnie na rynki, na podejście też finansowania ewentualnego, czy współpracy, tak jak powiedziałeś, no niedawna inwestycja, to kupienie banku w Szwajcarii, więc wiem, że dla ciebie Polska jest po prostu, wiesz, miejscem, gdzie ty byłeś sercem i dalej będziesz i bardzo tutaj zapewne też szanujesz, no bo był taki kickstart, jeżeli chodzi o społeczność polską, ale jako giełda, no to są zakusy tak, już. Idziemy dalej, moi drodzy. Nie, no, my będziemy zawsze dbać o was jako Polaków, bo tak bardzo fajnie powiedziałeś, ja zawsze będę sercem. Tu to zrobiłem, tu to stworzyłem razem z wami, z tą społecznością i dlatego o tą społeczność tak dbamy. I myślę, że to jest bardzo widoczne też w sieci. I zawsze, i nigdy nie zmienimy tego, zawsze będziemy mieli support też polski i on będzie rozwijany i to się nigdy nie zmieni. Ale no, po prostu idziemy dalej, tak? No idziemy dalej, kupno samego banku, wiele możliwości, które nam się teraz otwiera, no my te kroki musimy iść, tak? Gonimy po prostu najlepszych, no to jest dla mnie jakby najważniejsze, tak? My jesteśmy dzisiaj przykładowo na gdzieś około 50, 55 pozycji w rankingach światowych, tak to mniej więcej wygląda, patrząc po analizach tam Coin Papryki, czy też innych portali, które wykazują jakby ranking świata, więc słuchajcie, no ta pozycja jest naprawdę bardzo dobra, tak? W rejonie całego świata to jest naprawdę bardzo, bardzo mocna pozycja, a jeśli chodzi o pozycję typowo giełd światowych, moi drodzy, to jesteśmy w czołówce, ponieważ tych giełd światowych, w których ta przepustowość przez rynek światowy jest naprawdę bardzo mało, bo dużo, dużo prościej prowadzi się giełdę krypto, bo tam jest bardzo mało obwarowań, bardzo mało regulacji, bardzo mało procesów, nie ma licencji, nie ma audytów, to wszystko jest po prostu dużo, dużo prostsze, a tutaj jeśli chodzi o giełdy fiatowe, to jest to całkiem inaczej. To jest tak, jak ostatnio powiedział prezes Coinbase'a, no, ciężko nam się konkuruje z giełdami krypto, kiedy to my wydajemy miliony na komórki compliance'owe, a oni wydają miliony na marketing. A my oprócz na komórki compliance'owe jeszcze musimy wydać kolejne miliony na ten marketing. No więc ta gra nie jest równa dzisiaj, nie? I ona jest nierówna. I tutaj zgadzam się w 100% z prezesem Coinbase'a, ona jest nierówna i to też się musi w końcu kiedyś zmienić, tak? Więc to też na pewno jest kolejny jakiś krok, który gdzieś trzeba go mieć na uwadze. Dlatego tak jak wam powiedziałem, ten rynek będzie miał jeszcze nie jedną ewoluację. No, ona po prostu musi występować. Ja wiem, że dzisiaj wszyscy są nagrzani, bo Bitcoin kosztuje 220 tysięcy, ale to, czy on spadnie, czy on wzrośnie, to nie jest ważne. Ważne jest to, jaki będzie finał implementacji Bitcoina w stosunku do instrumentów finansowych. To jest dla mnie najważniejsze. Czym on będzie? Jakim on będzie aktywem? Jak on będzie spostrzegany? To jest bardzo istotne, tak? I to jest wiele pracy wielu, wielu firm nad tym, które zarabiają przy Bitcoinie, żeby właśnie tutaj to zrobić. Ale tak jak sami widzicie, no, ta walka niejednokrotnie nie jest równa i wszyscy my wiemy o tym, że jest nierówna. I to się też kiedyś na pewno będzie musiało skończyć. Albo giełdy, które są giełdami krypto, będą musiały się poddać regulacji i będą musiały spełniać te same normy, co my, albo po prostu będą musiały zniknąć z rynku i to się po prostu musi stać, tak? Tego po prostu nikt nie wytrzyma. A na razie takie giełdy, tylko ich coraz więcej powstaje, bo patrzycie na powstanie nowych giełd, to powstają głównie giełdy krypto, a mało kiedy powstają giełdy fiatowe. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o giełdę fiatową, to Bitbay jest w czołówce giełd na świecie. Słuchajcie, ja w takim razie ze swojej strony mogę tylko i wyłącznie postawić wielką kropkę na ten moment. Podziękować Sylwestrowi, że po raz kolejny zdecydował się podzielić swoją wiedzą i przemyśleniami, więc dzięki wielkie, Sylwester, za twój czas. I tylko mam nadzieję, że nie wynudziłem. Staram się w miarę konstruktywnie to wszystko przedstawiać, ale wiecie, że ja jednak lubię też prostymi słowami do was dotrzeć, bo czasami
te takie same technologiczne słowa są mało zrozumiałe dla społeczności, a właśnie już dzisiaj wszystkie aplikacje, narzędzia, które są już przy krypto, są już po prostu bardzo, bardzo proste, więc uważam, że też te słowa muszą być proste, więc bardzo Wam dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Mam nadzieję, że będziecie na debacie i też sam na nią zapraszam, choć mało kiedy tak robię, ale wydaje mi się, moi drodzy, że może być to bardzo ciekawa debata, bo ja bardzo lubię, to było widać też na ostatniej, ja się nigdy nie poddaję, więc ja zawsze do samego końca, więc myślę i tam również zrobimy do samego końca. Zadawajcie pytania, nawet te ciężkie, bo one są czasami bardzo, bardzo fajne. I ja tutaj myślę, że Daniel, ty również przygotujesz taki zestaw ostrzejszych też pytań, bo fajne światy się ze sobą spotykają, fajne spostrzeżenia, ja się z chłopakami też znam, lubimy się, ale mamy bardzo inne poglądy na wiele, wiele tematów i myślę, że to jest taki dobry moment, kiedy można to gdzieś porozstrzygnąć, a może nie rozstrzygać, bo to nie będziemy się rozstrzygać, ale żeby właśnie Państwo nas posłuchali, te inne poglądy, one są dość stosowne i wtedy też zobaczyć, który pogląd i samemu zastanowić się, który pogląd ma, jest bardziej autentyczny, czy bardziej realistyczny. Może nie autentyczny, ale bardziej realistyczny, bardziej prosty. To ja tylko przypomnę, że link macie w opisie i też w przypiętym komentarzu. Widzimy się 29, a ja oczywiście zadbam o to, żeby pytania były takie, żeby można było skonfrontować pewne rzeczy, nie po to, żeby się pokłócić, czy żeby w jakimś stopniu kogoś do czegoś tak na siłę przekonywać, ale żeby podzielić się swoimi wnioskami, bo wtedy właśnie powstają najlepsze koncepcje. Kiedy się jedną rzecz z drugą paruje, to wtedy bardzo często powstaje trzecie, czwarte czy piąte rozwiązanie albo jakieś inne spojrzenie. Więc do zobaczenia 29 Sylwester. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam.